No tyle co wyjechałem z garażu, no come on, no. Może potem, ale na pewno nie teraz. Tym bardziej, że chociaż w GTA 3 to miało sens, tak? Bo jak na przykład mieliśmy full życia, to po spotkaniu z koleżanką dostawaliśmy tego życia jeszcze więcej, a tutaj żadnego bonusa, no come on. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry GTA San Andreas. Do dzisiejszego odcinka przygotowałem kilka ciekawych faktów, które moim zdaniem każdy, kto wykonuje misję bądź ogląda serię właśnie z gry GTA San Andreas i jest na obszarze San Fierro, no powinien znać, wiedzieć, bo to też jakby fajnie wprowadza w to wszystko i pozwala więcej rzeczy zrozumieć. Dobra, mniejsza o to, lecimy sobie na pierwszą misję do Woozie'ego Mountain Cloud Boys. Zobaczmy. Easy, man. I'm here to see Woozie. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. Come on, go, you can do it. I'm Johnson. I'm here to see Woozie. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. I dlatego jest przeklęty? Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. No i teraz już lepiej, okej. I keep that in mind. Good. Mozy. Nieładnie, nieładnie. Hey, what's happening, Woozie? You know, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Cloud Boys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? Tak zwane Dai-Dai-Lo, czy jakoś tak. As Dai-Dai-Lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to... No, na pewno. Na pewno. Jak każdy. I'll ride with you. Chociaż generalnie w tym środowisku tak powinno być. Ale czy będzie? No, za chwilkę zobaczymy. No okej, czy panowie ze sobą kilka słów zamienią? Chyba tak. Mowa tu oczywiście o Da Nang Boys. Tak się ten gang nazywa. No i idziemy zobaczyć, co się stało, że jedno z ugrupowań, które wchodzi w skład jakby całej triady, nie było na ostatnim spotkaniu. Ja nic nie mówię. Prowadził Z. Swoją drogą dobrze udaje, nie? Uzi. No. Jakoś chyba dojdziemy do wyznaczonego punktu. Albo raczej do określonego, bo wyznaczony to on póki co nie jest. I być może uda mi się pewną ciekawostkę pokazać, biedny Uzi. W tym momencie, jak widzicie, tam nikogo nie ma, nie? Żadnego samochodu ani nic. No, za chwilkę, jak zobaczycie, coś tam się pojawi. Może tak. Krótko mówiąc. Okej. Oh, man. Woozie. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Dai-Dai-Lo, forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down.
O, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak średnio postąpił, nie? Znaczy, fakt faktem, jak miał zginąć, to... Też średnio, żeby niepotrzebnie walczył. Okej. Ja sobie kucnę, będzie łatwiej mi celować. I w międzyczasie myślę, że mogę wam powiedzieć mniej więcej, o co tu w ogóle, kurczę, chodzi, bo... W tym momencie musimy zabić Danyang Boysów. Generalnie może zacznę w ten sposób. Mountain Cloud Boys to jest tylko ugrupowanie składające się na całą triadę i do tej triady należy także Blood Feeder Triad, czy jakoś tak, chyba tak to się wymawia. Oprócz tego jest jeszcze Red Gecko Tong i oczywiście Mountain Cloud Boys. Jeżeli chodzi o to Blood Feeder, czy jakoś tak, to nie znamy tutaj szefa tego ugrupowania, natomiast jeżeli chodzi o Red Gecko Tong, to szefem tego ugrupowania jest pan Ran Fali, którego notabene poznamy niebawem. No i oczywiście, jeżeli chodzi o szefa Mountain Cloud Boys, no to tym szefem jest rzecz jasna Uzi. Dobra, okej, chyba się póki co udało. Uzi delikatnie zabłądził, ale teleportował się na miejsce, także jest okej. Chyba rzeczywiście jest przeklęty facet, no i ponadto zna takie sztuczki jak teleportacja, a to się szanuje jak najbardziej. Lepsze to, aniżeli mielibyśmy na przykład po niego wracać i go gdzieś tam szukać. No dawaj, dawaj, dawaj Uzi, bo oni się palą. No, musimy jeszcze po tych drugich wrócić. To już tak szybko? To spoko. No i tak kończąc wątek, cała triada rywalizuje z Danyang Boys, ale się auto zrobiło tutaj podsterowne po tym deszczu. No właśnie, cała triada ma takich rywali jak chociażby Danyang Boys, Syndykat Loco, o którym część z was mogła nie słyszeć, albo inaczej, na pewno słyszeliście, ale może się nie orientujecie, że Syndykat Loco jest to gang, do którego należy chociażby Mike Toreno, Jeezy, czy też Mendes. T-Bone. Którego poznaliśmy chociażby już podczas robienia zdjęć, jak byliśmy z Caesarem Vangelpine. Teraz tak mi się kojarzy, że będzie misja związana z właśnie panem Ran Fali. O Boże, jak ten samochód się zbiera. Gdzie będziemy musieli załatwić pewną sprawę na lotnisku. I ja wolę zapisać grę, bo z tego co pamiętam, ta misja jest troszeczkę zbugowana. Tam pojawia się jeden mały problem i dlatego też wolę na wszelki wypadek grę zapisać. Także lecę, tak jak mówię, zrobić sobie save'a i za chwilkę widzimy się na kolejnej misji u Uzi'ego. Tak jeszcze zanim dojedziemy na miejsce, to chciałbym dopowiedzieć, że oczywiście triada walczy także z San Fierro Rika, czy jakoś tak oni się nazywają. To jest oczywiście Rika albo Rifa, chyba Rifa, tak mi się wydaje. To są ci członkowie, których możemy spotkać, w sensie tego gangu. Ich możemy spotkać m.in. koło siłowni w San Fierro. Mamy jeszcze do tego oczywiście mafię z Las Venturas, ale to dopiero na późniejszym etapie gry. Let me introduce you to Shuk Fu, Ran Fali. He heads the Red Gecko Tong on the West Coast. How you doing? No to dużo powiedział, nie? A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. Huh? He is Triad? A mountain boy? No. A personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. No to okej, w takim razie udajemy się na lotnisko w San Fierro. Ja generalnie do pana Ran Fali nic nie mam. Kompletnie.
Ale no, come on, no mógłby się chociaż jakoś tam odezwać, nie? Już nie mówię, żeby być jakoś mega tam przychylnie nastawionym do CJ-a, bo nie o to chodzi. Wiadomo, jest to ktoś zupełnie nowy, ktoś z zewnątrz, osoba nieznana. W pełni zrozumiałe, no ale żeby aż być tak źle wychowanym, żeby słowa nie zamienić. No dobra, my w każdym razie powoli dojeżdżamy sobie na miejsce. Z tego co pamiętam, tu albo ciutkę niżej był wjazd na to całe... Na ten cały podziemny parking, chyba tutaj, dokładnie tak, nawet jest już znacznik. Pojawił się chyba przed sekundą, no i okej, musimy zabrać samochód. Ten samochód nie mógł być zbytnio zebrany przez jakiegoś tam członka triady, ponieważ rzekomo wtedy Danyang Boys, czyli ta konkurencyjna organizacja, od razu by to zauważyła, no ale w przypadku CJ-a obawiam się, że będzie podobnie i tak łatwo to wszystko nie pójdzie. A no właśnie, będzie lepiej chyba to zrobić. Czemu ten gościu się wystraszył i czemu go nie mogę zabić? Znaczy nie mogłem zabić przez chwilkę. No to niezły kozak, nie? Jak on strzela, to wszystko jest w porządku, ale jak do niego strzelają, to już wtedy boimy się, boimy. Dobra, ja muszę z tego co widzę w ogóle wyjechać w dość dziwne miejsce, bo to mi pokazuje... Ej, czekajcie, jakoś tak na północ pokazuje. Nie, to w porządku chyba. Zobaczymy za chwilkę, wyjadę z tego lotniska. Ja tak jak mówię, ta misja często jest zbugowana, bo w tym momencie jak wyjedziemy... Boże, no zdałem tą szkółkę jazdy, ale... Dalej mi to prowadzenie pojazdów średnio idzie. Boże, co oni robią? No właśnie, teraz będziemy musieli tutaj się przedostać. Ogólnie ten znacznik, który jest przed lotniskiem, jest zbugowany często. I tego się najbardziej boję. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie i nic takiego złego się nie stanie. Aczkolwiek mam z tą misją pod tym względem złe doświadczenia. Dobra, z tego co widzę na razie chyba nic się nie dzieje. Ja żadnego znacznika nie mam. Nie wiem czy pomyliłem misję czy coś. Wypadałoby tych gości rozwalić, także ja to zrobię może jak najszybciej. Ten jakby w pojedynkę już nic takiego nie zrobi. I widzicie w tym momencie jakby ten znacznik... O! Bo naprawdę... Będę miał zaraz problem z tymi uszkodzeniami pojazdu. Ten znacznik chyba zmienił swoje położenie, czy mi się wydawało? Bo w sumie jak wyjeżdżałem z lotniska, to byłem odwrócony w tę stronę, a znacznik był jakby za mną. I to było takie dość dziwne. O fuck. No było blisko, nie powiem, że nie. No dobra, w takim razie trzeba będzie powoli sobie jechać, znaczy powoli. Powoli też jak powoli, ale ostrożnie, to najważniejsze. Tutaj mamy kolejnych Danyang Boysów, ale ja nawet nie będę się zatrzymywał. Po prostu jadę przed siebie, dostarczamy ten samochód i nie zwracamy uwagi na innych, bo jak sami widzicie, te uszkodzenia pojazdu przez ten wybuch no są już dość spore. Dobra, ja z tego co widzę chyba muszę do tego całego Bookmachera dowieść. To auto, albo i nie? Ja chyba jednak nie. No to jest w ogóle też trochę takie moim zdaniem słabe, bo jeżeli chodzi o bookmacherów, to żadnego w San Fierro nie ma. W sensie takich, w których możemy jakieś tam pieniądze obstawić przykładowo na konie, bo właściwie na nic innego, jeżeli chodzi o bookmacherów w tej grze, to obstawiać nie możemy. No i taki bookmacher jest prowadzony przez Uziego. No i to jest takie mega wkurzające, nie? Że w końcu, jeżeli... Coś takiego jest w tym mieście, to czemu nie możemy z tego korzystać, nie? Zawsze, nie wiem, jakoś mnie to wkurzało. No, może dlatego, że po prostu lubię do tego bugmachera od czasu do czasu wpaść i trochę kasy zarobić. Dobra, powoli zbliżamy się chyba do punktu docelowego, z tego co widzę dokładnie. Myślałem w ogóle, że pan Wilson nas jedzie, what the fuck? W sensie rider oczywiście. Dobra, parkujemy samochód. No i chyba będzie koniec. Tak, dokładnie tak. To jest całkiem spoko opcja, że rzeczywiście u tych triadów, u Ziego, zarabiamy już całkiem fajne pieniądze. Tak, teraz sobie patrzę na mapkę i z tego co widzę, wciąż mam tylko misję u Giziego, u Ziego, a wciąż nie mam misji jakby tutaj w garażu w Doherty. I mi się wydaje, że żeby tamte questy odblokować, to chyba musimy wykonać kilka misji właśnie u Giziego. Tak mi się wydaje, bo jakby nie było te misje, gdzie poznawaliśmy w ogóle Giziego, gdzie go zobaczyliśmy pierwszy raz, pochodziły właśnie z
garażu w Doherty i to by była taka normalna kolej rzeczy. No ale nic, wykonamy sobie jeszcze jedną misję u Uziego dzisiaj. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja w ogóle też, już się tak jakby zabezpieczając na przyszłość, zrobiłem sobie pojemność płuc. Trochę poza odcinkiem podrukowałem, tam będzie właśnie taka misja, która będzie związana z tą całą pojemnością płuc i będzie to wymagane jakby do w ogóle rozpoczęcia misji, więc jakby no, nie ma sensu, żeby to robić podczas odcinka i marnować cenne minuty, nie? Dlatego też wykonałem to przed odcinkiem. Dobra, mamy telefon, zobaczmy. Znowu to samo. No i okej, gierka zapisana. Jak widzicie, o dziwo mamy w San Fierro piękną pogodę, także trzeba to wykorzystać i wykonać jakąś fajną, ciekawą misję. Ogólnie miałem ochotę tak zabić paru tych członków tej całej triady, bo oni mają kałaszki, ale w sumie ich lubimy, nie? To są ludzie od Uziego, także no nie będziemy ich ruszać. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Pan Farley? What the fuck? Your success will be rewarded, Mr. Johnson. No jeżeli jakiegoś tam prize'a potem dostaniemy, to tym bardziej warto to zrobić. Okej, okay, generalnie pan Ranfali nie może wyjść jakby z tego budynku, bo rzekomo obserwuje go triada Da Nang Boys, znaczy triada, no w sumie też tak można po części powiedzieć, no ale generalnie jest to zupełnie inna organizacja, totalnie niezwiązana jakby z tą, z którą aktualnie pracujemy. O, może w ten sposób. Także co, z tego co pamiętam, czeka nas zajebiście długa wycieczka na do Angel Pine, dokładnie tak. Także no, mamy jakieś 6 minutek drogi przed sobą. Świetnie. Ale przynajmniej spoko, muzyczka gra, także można jechać. W sumie tak trochę tego nie przemyślałem, bo mogłem zrobić to w ten sposób, żebyśmy sobie wykonali tak dość szybko te pierwsze dwie misje u Uziego, a w tym momencie przez to, że musimy jakby nie było i tak jechać tylko i wyłącznie i nic się takiego dziać nie będzie, to w tym momencie mogłem wam te fakty, jakie przygotowałem do tego odcinka, powiedzieć. Fuck. Ja z tego co w ogóle kojarzę, chyba tego pojazdu nie mogę do końca uszkodzić, bo jeżeli te uszkodzenia będą na tyle duże, że na przykład odpadną nam drzwi, to zostaniemy chyba zdemaskowani czy coś takiego, także jeszcze w dodatku muszę dość ostrożnie jechać, wyśmienicie. No ale nic, jakoś dojadę i zobaczymy się oczywiście już na miejscu. Właściwie to trochę dumny z siebie jestem, bo chyba dość dobrą drogę obrałem. Mega szybko się w tym całym Angel Pine znalazłem. Prawie jesteśmy na miejscu. Póki co jeszcze nic takiego ciekawego się nie dzieje, natomiast lada moment sytuacja powinna się diametralnie zmienić. Zobaczmy, dojeżdżamy na miejsce. No właśnie, mamy Da Nang Boysów. A i chyba od tego momentu będziemy musieli chyba tych uszkodzeń pilnować. Nie wiem, czy chyba dwa razy chyba powiedziałem, no ale mniejsza o to. Wzdłuż punktów kontrolnych, no właśnie, uszkodzenia muszą być. Czy ja mogę jakoś tam zepchnąć troszeczkę? O, dobrze, jedni się rozwalili. Tak jak mówię, muszę tych uszkodzeń pilnować, żeby się nie dać zdemaskować. No właśnie. Dobrze pamiętałem, że chodzi tutaj o drzwi. Chociaż fakt faktem, no jeżeli nie widzą CJ-a przez okno tego samochodu, które jakby nie było, nie jest nawet jakoś tam przyciemnione czy coś, to te drzwi nie powinny zbyt wiele zmienić, tak? Umówmy się. GTA San Andreas i tej gry mankamenty są czasami porażające. Dobra. Z tego co widzę, coraz większy ogon mamy. Ten samochód ledwo jedzie. W ogóle to prowadzenie pojazdów mi chyba tak mocno wzrosło ostatnimi czasy, bo raz, że wykonałem na odcinku tą całą szkółkę, a ponadto poza odcinkiem skusiłem się, podjechałem raz jeszcze do tej szkoły jazdy, żeby wykonać więcej tych różnych challenge'y tam. No kurczę, come on. Więcej tych challenge tam na złoto, wiecie? I w tym momencie mam odblokowanego
Oh fuck. Oh shit, oh shit. Ale walą. I w tym momencie mam... Już ja nie mam szans wykonać tej misji, no come on, spieprzać ode mnie. No właśnie. Mam tam podstawionego Bulleta GT i Super GT. Chyba tak się te pojazdy nazywają. Znaczy, Bullet chyba jest bez GT. Ej, bez jaja się muszę skupić, bo to lada moment i... No jak oni mnie zmasakrowali, no nie, no to już jest po misji, nie? Rewelacja. No bez jaj, czemu CJ wysiadły z tego samochodu? No nie, no jak to jest możliwe? Przecież kurczę, no jak? No dobra, powiem tak, nie chcę zapeszać, ale w tym momencie idzie super. Trzymam ich na dość duży dystans. Uszkodzenia samochodu właściwie no, są w stopniu zerowym. Właściwie nie jest on ani troszkę zniszczony, czy to przeze mnie i przez moją zajebistą jazdę, czy to przez tych gości właśnie z Danyang Boys, także no oby tak dalej. Nie wiem czemu oni wtedy mnie tak zajebiście podgonili, nie? Pamiętacie? Może fakt faktem troszkę gorzej jechałem, ale w tym momencie nawet nie są w stanie się do mnie zbliżyć, a ja jestem prawie pewny, że w GTA San Andreas nie ma czegoś takiego, jak na przykład, nie wiem, w NFS-ie Most Wanted, tak? Że idzie nam słabo, no to za piątym razem gra się potrafi zlitować i nam odpuścić i wtedy jest dużo łatwiej wygrać wyścig, tak? Ale mówię tak, w GTA San Andreas raczej czegoś takiego nie ma. Dobra, tak mi się wydaje, że powolutku dojeżdżamy na miejsce. Raczej to będzie już ostatni punkt w tej naszej całej wycieczce. Hey. Mr. Johnson, it's Guppy, are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfire Lee, get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety, thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! No, chociaż tyle, że wszystko pozytywnie się zakończyło. Dobra, mnie czeka wycieczka do miasta, żeby zapisać grę. Raczej nie ma sensu, żebym save'ował tego tutaj w Angel Pine, bo i tak... No i tak potem będę musiał na kolejną misję, chociażby dojechać do San Fierro. No dobra moi drodzy, ja w takim razie lecę sobie powolutku do miasta. Nie było sensu, tak jak powiedziałem, żeby zapisywać grę w Angel Pine. Ja przez te wszystkie dojazdy, rozjazdy, przemieszczanie się po całej mapie, znaczy no, przesadzam, tak? Ale między tym San Fierro a Angel Pine 3 razy, no nagrywam już ponad 45 minut. Także najwyższa pora dla mnie, żeby ten odcinek zakończyć. Widzimy się na pewno niebawem, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!